Zaczynamy 9.30, potem będą na scenie działy się koncerty, między innymi Grzegorz Poloczek, Karolina Trela, będzie Univers, Paweł Goecki z kapelą Górale i taką gwiazdą wieczoru, tak można powiedzieć, będzie Zenek Martyniuk. Dzieje się to wszystko od 9.30 do 19.00. Między tym będzie też losowanie w ramach cegiełek, które można nabyć, i to dowolną ich ilość różnego rodzaju gadżetów w ramach loterii. Będzie też podium dyskusyjne z udziałem takich światowych sław, gdy chodzi o gołębie pocztowe. Będzie też licytacja 40 gołębi tych, tak można powiedzieć, najważniejszych czy najdroższych z preaukcji, bo będziemy mieli ich w sumie na preaukcjach 350, a 40 będzie licytowanych na finale. Ponadto będzie kącik dla dzieci z różnymi rodzajami konkursami, atrakcjami, bogata gastronomia. Będzie się naprawdę wiele działo. Bardzo serdecznie chcieliśmy podziękować wszystkim ludziom dobrego serca, można powiedzieć gołębiego serca, którzy przekazali czy swoje gołębie, czy wsparli nas finansowo, bo myślę, że organizować takie przedsięwzięcie nie jest to prosta rzecz, nie jest to łatwa sprawa. I również wszystkim wolontariuszom, wszystkim chłopakom, którzy jeżdżą po te gołębie po całej Europie i naprawdę pokonują setki, jak nie tysiące kilometrów. I dziękuję również tutaj wszystkim organizatorom, szczególnie tutaj Związkowi Polskich Hodowców Gołębi Pocztowych, i również księdzu Jurkowi i wszystkim sponsorom, bo naprawdę szykuje się ciekawe, fajne święto, które można połączyć dobre z pożytecznym i tak też staramy się po prostu działać. Parę różnych inicjatyw w jednym, ale to też nie przypadkiem. Honorowy obywatel Opola, wybitny piłkarz Jakub Baszykowski, jego fundacja Ludzki Gest jest szeroko znana z tych działań charytatywnych, ale też nie tylko sama sfera charytatywna będzie w tym wypadku, stąd miasto użycza Centrum Kongresowo-Wystawienniczego. Goście, myślę, nie tylko z Opola, bardzo ciekawy program, który będzie w trakcie spotkania hodowców gołębi, więc ja uważam, że po to jest CWK, po to, żeby takie wydarzenia się działy, po to, żeby do Opola przyciągać, a że robią to jeszcze tak zasłużone i wybitne osoby, to tym bardziej wyróżnienie dla nas. To jest bardzo ważne wydarzenie, mamy nadzieję, że frekwencja dopisze i przysłuży się nie tylko, powiedzmy, udzieleniu znacznej pomocy finansowej potrzebującym, ale też do trochę rozpropagowania hodowli gołębi pocztowych, tej miłości, którą hodowcy obdarzają, te szczególne ptaki, które są takim symbolem właśnie dobroci i pokoju. Polszczyzna, Górny Śląsk, tutaj zawsze była ta kolebka gołębiarstwa, największa liczba hodowców, najlepsi hodowcy, mistrzowie, którzy, tu też muszę zaznaczyć, że Polska jest potęgą na olimpiadach, które odbywają się co 2 lata, organizowane przez Federację FCI, taką światową federację zrzeszającą wszystkie związki. No my zdobywamy tam na każdej w granicach 50% medali zdobywa Polska, czy znaczy Polska. Polskie gołębie polskich hodowców.